uroczystości rozpoczęły się w polskim obozie o godzinie 10 niedaleko brzegu Morza Bałtyckiego, około 3,5 km na wschód od dzisiejszego amfiteatru. Wówczas był to Fort Wilczy. 3 maja 1807 roku pod Kołobrzegiem stacjonował pierwszy pułk piechoty księcia pułkownika Antoniego Sułkowskiego. Trwało oblężenie Kołobrzegu przez wojska napoleońskie. W Gazecie Poznańskiej i Gazecie Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego z maja 1807 roku odnotowano: rozwinięte chorągwie polskie na brzegach Morza Bałtyckiego szczególniejszy sprawiły widok. Wykonano ołtarz polowy, przy którym uroczystą mszę w warunkach frontowych odprawił kapelan pułku ksiądz Ignacy Przybylski z zakonu PR-u. W homilii przemówił do żołnierzy takimi słowy: żołnierze polscy, pod Kolbergiem obozujemy. Od czasów Chrobrego nasz regiment na łonie województw gnieźnieńskiego i poznańskiego utworzony pierwszy chorągwie polskie wojskowe na Pomorzu rozwija. Dzień 3 maja na pobrzeżu Morza Bałtyckiego, a co większa, pod murami Kolberga obchodzimy. Dzień dzisiejszy dla nas wszystkich jest ważny. Tron dziedziczny, zbliżenie mieszkańców Polski do siebie i wolność rozumna są dziełem sławnej konstytucji. Dzień 3 maja był dla nas pierwszym i sławy, i zguby. Skoro naród pokazał, iż zrzeka się bez rządu, który go od czasów Ludwika Węgierskiego w oczach oświeconej Europy poniżał, samodzierżcy pograniczni natychmiast nas niezgodnych, a zatem niedołężnych pochłonęli. Gniliśmy przeszło lat 12 w zgubnej spokojności. Oprócz cząstki walecznej prawych synów ojczyzny, którzy pod chorągwiami francuskimi zgromadzeni, sławę, język i imię narodów w obcych częściach ziemi, swą odwagę pod przewodnictwem Dąbrowskiego utrzymać umieli. Wy, żołnierze pierwszego pułku piechoty, szczególnie dowodzicie, że Polak w Europie istnieć powinien. Żeby Thank you.